Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem opowiedzieć kilka słów na temat przeszłych wcieleń, bo wiele osób pisze i pyta mnie tutaj, jakie wcielenia miałem, a kim byłem, a gdzie żyłem, czy byłem wojownikiem, czy byłem może smokiem, czy byłem tym czy innym, a może żyłem na innej planecie. Także więc odpowiadam, jak to po prostu jest z tymi wcieleniami. Niektóre osoby są jakby w kręgu reinkarnacyjnym, tutaj na tej Ziemi. Niektóre osoby spadają z innych planet i rodzą się tutaj na tej ziemskiej planecie. To w zależności, drodzy kochani, od karmy, którą posiadacie. Także te wcielenia jakby oddziaływują na wasze obecne życie. 100 wcieleń poprzednich oddziaływuje na waszą obecną karmę, na to, co wam się przytrafia w tym obecnym życiu. Wszystko jest jakby kierowane przez karmę. I ta karma oddziaływuje w sposób pozytywny, w sposób negatywny na nasze obecne życie. Także ja znam ludzi, którzy byli bardzo bogaci i w jednym dniu, w jednym miesiącu stracili wszystko, co mają. I stali się bardzo biedni i po prostu praktycznie musieli zamknąć swoją firmę i nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić swoim pracownikom. Z opowiadań, co zasłyszałem od znajomych, po prostu to wszystko jest zależne od karmy, którą dana osoba posiada. Czy jakaś osoba ma wielką fortunę, czy jakaś osoba jest znana, czy mniej znana, to po prostu wszystko zależy, wszystko jest kontrolowane przez prawo karmy. Czy jedna osoba ma wypadek, a druga nie ma, a jedna osoba ma bardzo złą rodzinę, a druga ma bardzo dobrą rodzinę, czy jedna osoba się narodzi w Syrii, gdzie jest wojna i może zostać poszczelona na tej wojnie, a druga osoba się rodzi w Niemczech i ma bardzo dobre życie. To wszystko jest, drodzy kochani, kontrolowane przez prawo karmy. I to prawo karmy oddziaływuje i pracuje w tym świecie materialnym. Także nic tu nie jest przez przypadek, że jedna istota jest drzewem, a druga jest na przykład człowiekiem, a czwarta istota jest delfinem w morzu. To wszystko jest kierowane prawem karmy i ewolucją świadomości. Także jeżeli to życie jakby prowadzimy w takiej jakby harmonii, w takim jakby równowadze, w takim systemie, że po prostu nie mamy, nie jemy za dużo, nie jemy za mało, nie śpimy za dużo, nie śpimy za mało, wszystko jest jakby uregulowane, wówczas, drodzy kochani, możecie dojść do momentu, kiedy tej karmy nie będzie już tak dużo. Osoby, które zabijają zwierzęta, które jakby zjadają mięso, które po prostu nie są wegetarianinami, te osoby mają bardzo dużo karmy i ja osobiście nie radzę osobom, które są wegetarianinami, mieć asocjacji z osobami, które zajmują się zabijaniem zwierząt i zjadaniem mięsa. Ponieważ to, drodzy kochani, będzie subtelnie oddziaływać na was, ten rodzaj osób, które zjadają mięso i które na przykład piją alkohol, te osoby po prostu przetransferują wam negatywne jakby wibracje swoje i te wibracje przejdą na was, jeżeli macie asocjacje z tymi osobami. Jeżeli osoba jest silna duchowo, jeżeli osoba posiada specjalną siłę duchową, wówczas nie ma problemu z tym, ale jeżeli osoba nie jest zbyt silna duchowo, wówczas może być zanieczyszczenie danymi wibracjami dla członka danej osoby po prostu. Czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to już zależy od sytuacji. Drodzy kochani, chciałem wam też zaproponować nasz odpromiennik Aronit, który jest na linku pod naszym YouTube'em. Jest to odpromiennik osobisty, jak również mamy na dom, odpromiennik do kieszeni. Też mamy te karty, które są z tym symbolem chińskim, który po prostu odpromieniowuje, daje jakby protekcję, szczęście, oddziaływuje na czakry serca, otwiera nam czakry serca. To są właśnie nasze odpromienniki. Polecam państwu serdecznie na linku pod YouTube'em. Do widzenia.